Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować dwie oto zabawki. To są zabawki dla dzieci, takie, które zaczynają albo raczkować, albo stawiają pierwsze kroki, czyli mniej więcej około roku. Pierwsza zabawka to jest taka oto pszczółka z firmy Skip Hop. Ta pszczółka ma w sobie trzy funkcje, więc troszeczkę tak rośnie razem z naszym dzieckiem. Pierwsza z funkcji to jest sama ta pszczółka. Pszczółka, tutaj zobaczcie, pszczółka jest grzechotką. Ma ona tutaj takie do przerzucania koraliki. Dodatkowo jak się pszczółkę postawi na jakiejś powierzchni, to ona zaczyna tak fajnie nam tutaj wibrować, poruszać się. Jedyny minus tej grzechotki jest taki, że ona jest dosyć ciężka, więc wydaje mi się, że dla takich malutkich dzieci to tak się średnio nadaje. To muszą być już dzieci, które zaczynają faktycznie raczkować, żeby po prostu ani sobie, ani komuś nie zrobiły krzywdy. Kolejne funkcje uruchomimy dopiero po połączeniu chmurki razem z naszą pszczółką. I tu mamy dwa tryby, które możemy uruchomić. Pierwszy z nich to jest taki, że nasza chmurka będzie poruszać się po kole. Drugi tryb to jest taki, że chmurka będzie poruszać się w dowolnym kierunku. No to zobaczmy, jak to działa. Po włączeniu pojawia się muzyka, pojawiają się też tutaj światełka i pszczółka zaczyna nam tutaj się poruszać. W momencie, kiedy dziecko już tutaj dojdzie do pełznie, no zależy na jakim jest etapie rozwoju, do naszej chmurki i tę zabawkę podniesie, naszą pszczółkę, wtedy chmurka zaczyna kręcić się w kółko i pojawia się dodatkowa właśnie muzyczka z gratulacjami, że dziecko podniosło zabawkę. W momencie, kiedy dziecko odłoży zabawkę z powrotem, pszczółka zaczyna po raz kolejny powtarzać tę samą trasę i zazwyczaj jest to w takim kole. Z tym, że jeśli pszczółka ma gdzieś blisko elementy, których może się gdzieś obijać, no to wtedy już ta trasa nie będzie taka idealnie kolista. Druga opcja, którą możemy sobie uruchomić, to jest właśnie dowolna trasa tej chmurki. Chmurka wtedy poruszać się będzie, mówię, dowolnie, w dowolnym kierunku. Fajnym elementem tej zabawki jest to, że tutaj są takie sensory. Dzięki nim, jeśli zabawka będzie dojeżdżać do jakiegoś przedmiotu, to zmieni swoją trasę. Nawet jeśli gdzieś już za mocno się zbliży, bo ten sensor, nie wiem, trochę mniej zadziała, to dookoła zobaczcie, tutaj jest taka guma i dzięki temu ta zabawka nie będzie obijać naszych mebli. To jest naprawdę fajne rozwiązanie, bo widziałam dużo zabawek, które gdzieś tam zatrzymują w jednym miejscu i uderzają cały czas z całej siły dany mebel czy jakiś przedmiot, bo właśnie chcą iść w danym kierunku. Tutaj tego nie ma. Niestety taki jest tutaj minus, że mimo że zabawkę możemy spokojnie puścić na każdy dywan, to bardzo szybko, jeśli mamy długie włosy, tutaj te kółeczka będą się nam zapychać i po jakimś czasie po prostu zabawka nie będzie już tak super działać. Więc to jeśli chodzi o minusy tej zabawki. No i drugi minus tej zabawki jest jego cena. Ta zabawka kosztuje między 100 a 170 zł, więc wcale nie jest to takie tanie, ale przez to, że ta zabawka będzie jakby z naszym dzieckiem się rozwijać i nie jest to tylko zabawka na miesiąc, dwa, tylko może to być zabawka i jeśli dziecko raczkuje i jeśli dziecko rozpoczyna stawiać pierwsze kroki,
Druga zabawka to jest taki krab. Krab firmy Smiley Play. Ten krab jest z takiego mięciutkiego materiału. Bardzo fajne ma tutaj nóżki. Każda z nich ma takie różne, wydaje dźwięki. Zobaczmy, jak to działa. Krab po uruchomieniu zaczyna poruszać się w prawą stronę, tak delikatnie wibruje. Tak naprawdę do momentu, kiedy dziecko nie uderzy z góry rączką, nie dotknie tej zabawki, wtedy krab przestaje na chwilę wibrować, no i wraca z powrotem po chwili, znowu zaczyna, tak żeby dziecko dalej starało się podążać za zabawką. Tutaj co jakiś czas po prostu ten krab zmienia swoje melodyjki, ma ich kilka, ale w przypadku jednej i drugiej zabawki te melodie nie są jakieś takie, że rodzic po kilku godzinach ma już całkowicie dosyć, ma ochotę wyrzucić zabawki przez okno. Krab o tyle nie jest fajny, ponieważ średnio się nadaje na dywany. On się nadaje na panele, on się nadaje na jakieś płytki, czyli na takie gładkie powierzchnie, ale nie ma też z kolei tych właśnie kółek, więc też to się z kolei nie będzie jakoś tam zapychać. Jak ktoś, nie wiem, ma jakiegoś też zwierzaka czy coś, no to po prostu te włosy nie będą stanowić problemu. Cena tego kraba jest super, bo nie kosztuje nawet 40 zł. Z tym, że ten krab nadaje się, wydaje mi się, dla dzieci takich dopiero, które zaczynają raczkować, a później już trochę mniej. Jeśli macie troszeczkę starsze dziecko, to ja bardziej polecam Wam zdecydowanie pszczółkę. No tylko właśnie kwestia ceny, tak? Kwestia ceny do jakby tego, co potrzebujecie. Ja obie zabawki polecam. Obie się u nas sprawdziły, obie na pewno przyniosły dużo radości i dużo frajdy. Może troszeczkę bardziej ta pszczółka, ale to ze względu na to, że właśnie tutaj jest kilka opcji i ja też tak celowałam, że ta zabawka będzie i dla Róży, i dla Lili, więc obie latały po całym mieszkaniu i biegało właśnie za pszczółką, więc tutaj trochę krab już no, dostała Róża w momencie, kiedy ona już bardzo dobrze raczkowała, już tak naprawdę robiła pierwsze kroki, więc już ten krab troszeczkę był dla niej za późno dany, ale wydaje mi się, że też jest to bardzo fajny prezent. Jeśli macie jakieś też takie interaktywne takie zabawki, które się poruszają i możecie je polecić, to piszcie koniecznie w komentarzach. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki! Pa, pa!